Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiejsza lekcja będzie oparta na ćwiczeniach właśnie wzmacniających nasze centrum, czyli brzuch, tutaj plecy. Będziemy stabilizować też jakby naszą postawę. Więc zapraszam Was bardzo serdecznie. Zaczniemy od krótkiej rozgrzewki naszej górnej części ciała. Więc wyjdźmy na kolana oraz na ręce i po prostu rozmasujmy naszą górę. Bardzo delikatnie na początku. Jeśli się nie ruszaliśmy jeszcze dzisiaj, jeśli czujemy, że nasze plecy są sztywne, nasze ciało może jest sztywne, to nasze lędźwie. Zacznijmy bardzo delikatnie, żeby ciało też mogło przyzwyczaić się do nowego ruchu. Więc masując te plecy, pomyślcie sobie, że nasze plecy nie są jednym płatem, tylko jakby są złożone z tysiąca kieszonek. Więc rozruszajmy nasze plecy, wymasujmy też właśnie. Spróbujmy wypuścić na przykład żebra i popatrzmy w górę. Wypuśćmy żebra, puśćmy całą tutaj tą środkową część naszych pleców i contraction w drugą stronę. Mocno wciskamy teraz brzuch do środka i teraz wypuszczamy wszystko. Długa szyja, barki, też nie zapadajmy się, tylko wypchajmy barki do dołu i druga strona. I druga strona. I teraz tylko ugnijmy prawy łokieć, lewy łokieć. Prawy się prostuje i lewy się prostuje. I lewa, i prawa, i lewa, i prawa. Szczególnie to ćwiczenie jest bardzo dobre dla osób, które mają problemy z kręgosłupem. I prawa, i lewa, i prawa, i lewa, i druga strona, i dół, dół, i góra, i jeszcze raz zróbmy curve, contraction, i w drugą stronę. Jak już mniej więcej plecy mamy rozgrzane, może stanę bokiem, żebyście lepiej widzieli. Wyciągamy lewą nogę do góry i prawą rękę. I wracamy. Lewa noga idzie do brzucha. I wyciągamy daleko. Nie myślimy o tym, żeby noga szła do góry, tylko bardziej myślimy, żeby się wyciągała, żeby lewa noga ciągła mnie w tamtą stronę, a prawa ręka ciągła do przodu. Więc to nie jest góra, tylko wyciągamy daleko, daleko, daleko i teraz squeeze razem, razem, razem. I daleko i razem. I daleko i razem. I daleko i relax. Na pewno czuliście pracę tutaj w centrum i również w plecach. I to samo lewa. Wyciągamy, wyciągamy. I squeeze. I daleko. I squeeze. I daleko. I squeeze. I daleko. I squeeze. I daleko, i dół, relaks. Odpocznijmy. I teraz przechodzimy znowu na górę. Dajmy stopy w ten sposób i teraz przejdźmy troszeczkę do góry. Oderwimy kolana od podłogi i trzymamy do ośmiu.
I w tej pozycji musimy uważać, żebyśmy nie byli w ten sposób za bardzo, żebyśmy nie byli w ten sposób, tylko żeby nasz tułów był w linii prostej. Tutaj możemy postawić herbatę i nie może się wylać. Więc troszeczkę odrywamy kolana od podłogi i trzymamy do 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i relaks. Super. Następne ćwiczenie będzie oparte bardziej na twistach, więc otwórzmy klatkę mocno i teraz zamknijmy. Przy zamknięciu jakby tą część nie trzymamy w ten sposób, tylko spróbujmy puścić ją, żeby tutaj ta część za każdym razem mogła jakby się relaksować, bo zazwyczaj jest tak, że właśnie ta część lędźwiowa jest taka po prostu zwarta i dlatego bardzo często zaczynamy czuć jakiś tam ból, więc trzeba po prostu to rozruszać, tą część, więc najlepiej właśnie użyć twistów, żeby troszkę wprowadzić tam więcej ruchu, żeby ta część została taka, mogła, żeby po prostu mogło tam dopłynąć też jakby to powietrze i żeby mogła się ta część naszego ciała trochę bardziej rozluźnić. Więc twist i dół. I twist mocno, mocno, to nie jest ręka, ale to jest mój tułów, który się twistuje. I dół. I jeszcze raz twist. I dół. I twist mocny. I teraz zostańmy w dole. Luźna, luźna część lędźwiowa tutaj. Sprawdźcie sobie, czy trzymacie, czy puściliście. Poleżmy tak sobie. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i góra. I teraz twist w lewo i dół. I lewo, i dół. I lewo, i dół. I otwórz, i twist. Zostańmy w twiście teraz. Rozluźnijmy biodra tak samo. Oddychajmy, wdech nosem, wdech buzią, żeby nie trzymać powietrza, bo wtedy to ćwiczenie jest na marne. Sobie. Potrzymajmy deseczkę, tak samo, nie stoimy, tylko próbujemy, żeby pięty nas ciągły w tamtą stronę, a głowa, żeby ciągła nas w zupełnie drugą stronę. I przejdźmy na bok i zamykamy i otwieramy. I zamykamy i otwieramy. I zamykamy, otwieramy, zamykamy, otwieramy i zmiana strony. I zamknij. I otwórz. I zamknij. I otwórz. I zamknij. Otwórz, zamknij, otwórz. I przód, 5, 4, 3, 2, 1 i twisty. 10, 9,
6, 5, 4, 3, 2, 1 i relaks. Dobra robota. Możecie wyszyjkować ręce, wyszyjkować. Się trochę napracowały. Zróbmy 4 koła. Prawo, 2, 3, 4, lewa. Raz, 2, 3, 4. Jeszcze tylko twisty. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jeszcze raz. Głowa rośnie w górę, nie zapadamy się, tylko rośniemy. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Super. Teraz dajemy nogi w przód. I rośniemy w górę. I patrzymy do sufitu. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu. Ostatni raz. I raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I dół. I stretch, skłon do nóg. Sobie zrobimy jeszcze na plecki, więc może wyjdźmy teraz na górę. Wyciągmy się w górę bardzo mocno i z tym wyciągnięciem zejdźmy do deseczki. I trzymamy do 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, bok, trzymamy 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i robimy contraction i przód i bok i contraction, wciskamy brzuch do środka, tutaj takie okrągłe plecki, prostujemy i bok. I contraction. Dwa razy jeszcze. Dwa. I trzy. I raz. I dwa. I trzy. Oddech. I relaks. Możemy zawisnąć nad naszymi nogami. Kto jest tutaj, to jest tutaj. Kto jest tutaj, to jest tutaj. Kto jest przy ziemi, to jest przy ziemi. Róbcie na tyle, ile możecie. Na tyle, ile jesteście w stanie. Jak będziecie systematyczni w pracy, to za każdym razem, przy każdym rozciąganiu, te dłonie będą niżej podłogi. Tylko trzeba być systematycznym. I ugnijmy prawe kolano. I ugnijmy lewe kolano. I plie. Zrolujmy się w górę. Więc jeszcze jedno ćwiczenie, które pomoże nam wzmocnić nasze plecki. Leżymy i teraz zabieramy wszystko i idziemy w górę. I trzymamy do 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i dół. I jeszcze raz. I raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dół. I jeszcze raz. I raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dół. I relaks. Możecie poszejkować wasze bioderka. I dajmy ręce do przodu. Nogi razem, stopy. Idziemy w górę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Wyżej. Dwa, trzy, cztery, pięć,
sześć, siedem, wyżej, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem i relaks, teraz dobrze wyszykujcie. I jeszcze twistnijmy nasze plecy, to jest najlepsze ćwiczenie właśnie, żeby rozluźnić część lędźwiową. Najlepsze. I dodajmy do lewej nogi prawą nogę. Możecie się patrzeć albo na sufit, albo w tamtą stronę. I zamiana. Prawa noga, popatrzymy albo na sufit, albo w osobę, w drugą stronę. I dwie nogi. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. I przód. I teraz dajcie tylko właśnie nogi za siebie, żeby jeszcze część lędźwiowa się zrelaksowała. Jeśli ktoś może tylko tyle, to tyle możecie sobie pomóc, dać ręce na bioderka. Oddychajcie przy tym. I zrównujmy się w dół. I możemy teraz tylko zrobić taki shift. Używajcie nóg, stóp, żeby po prostu wprowadzić taki jakby mini shake. Zauważycie, że wasza głowa jakby reaguje takim ruchem przytakującym, więc kontynuujmy. Możecie oddychać przy tym. Uważajcie, żeby nie zasnąć. I coraz mniejszy shake. Coraz mniejszy, coraz mniejszy. Aż ten shake jest tylko takim echem właśnie w naszym ciele. I dziękuję wam bardzo. Możecie te ćwiczenia sobie powtarzać po 2-3 razy, w zależności no, ile tego wzmocnienia czy rozciągnięcia potrzebujecie. To już zależy od was. Więc zapraszam was bardzo serdecznie do korzystania z tych lekcji i też skorzystania z różnych innych lekcji, które są na YouTubie, które już nagrałam. I kolejnych, które dopiero się pojawią na kanale. Więc życzę siły, energii do ćwiczeń, zapału, bo wiadomo, z tym zapałem jest najgorzej, żeby się po prostu zebrać, a czasami to jest kwestia tylko decyzji, że tak, idę ćwiczyć. I już wtedy no, trzeba po prostu się zmusić. A po ćwiczeniach na pewno będziecie czuć się 100 razy lepiej niż przed. Więc naprawdę serdecznie was do tego namawiam i polecam. Do zobaczenia. Pa, pa!